Hej, hej. Na dzisiejszą inspirację przygotowałam taką torebkę komunijną z kopertą na pieniążki i życzeniami w formie zwiniętego rulonu. Do tej torebki można jeszcze wrzucić różne tam słodycze, łakocie i tak dalej. Wykorzystałam kolekcję Lovely Day, kawałek papieru kraftowego, papier lustrzany i wykrojniki Craft & New Design. I są to wykrojniki CW143, CW206, 125, 127 i 60 kółka. W dalszej części filmu pokażę Wam właśnie, jak trzeba zbigować ten arkusz 30,5 na 30,5 po 5 cm od brzegu. Potem wyznaczamy sobie środek i przesuwamy i od środka po... Od tego środka 2,5 cm w jedną stronę i 2,5 cm w drugą stronę bigujemy. I potem od tych naszych bigowań odmierzamy sobie po 5 cm, tak jak tu na filmie, nie wiem jak mam to wytłumaczyć, od których to bigowań, bigujemy po skosie, żeby nam się to dobrze zagięło i żebyśmy stworzyli sobie właśnie bazę tej torebki. Tu już teraz poprawiam te bigi, zaginam wszystko i zaraz będziecie widzieli, jak to się zgina, żeby stworzyć właśnie taką torebunię. I część tych boków potem przykleimy. Dodamy listewkę z papieru kraftowego, żeby wzmocnić do rączek. Użyjemy też krokodylka, żeby przedziurkować pod wstążeczki do trzymania. Kopertę zrobimy również na magnesik, a torebeczkę dodamy rzepy, żeby się zapinarze się nie otwierała, bo rączki ze wstążki są słabym takim, no nie szło tego związać. Tutaj właśnie teraz z papieru kraftowego wycięłam paski o szerokości 5 cm, długie na 20,5 cm, tak jak nasza torebka jest szeroka. I te paski będą właśnie tym wzmocnieniem naszego trzymania góry torebki, w którym potem właśnie będziemy robić dziurki krokodylkiem. Myślę, że to co najtrudniejsze w stworzeniu tej bazy, to w miarę w skrócie opowiedziałam. A reszta to na podstawie obserwacji myślę, że spokojnie dacie radę wykonać. Więc teraz puszczę w tle muzyczkę, a Wy możecie obejrzeć przy muzyce kontynuację mojej pracy i sposób ozdobienia tej torebuszki.